zapisu, żeby uniknąć odrzucenia przez wojewodę jakichś zapisów, żebyśmy to sami... To też najlepiej, żeby też z Lubelskiego było. Tak, tak właśnie. No to mało jest. Bo ten mamy bardzo fajny statut, tutaj analizujemy ten... Tak, ale on jest, nie jest uszyty na naszą satelita, tylko okazuje się, że nasz wojewoda wcale go nie musi zaakceptować, bo tak mieliśmy do chłopca, tak? Tam też były błędy, więc... No ale można by się pochylić właśnie tak gdzieś tutaj z Lubelszczyzny, z Województwa, żeby... Kilka trzeba by było przejrzeć takich ostatnio zatwierdzonych. Zwłaszcza te punkty, które takie budzą największe wątpliwości, tak? Bo jeżeli będzie nadal coś źle, to w całym województwie... A też musi być, niekoniecznie, a też musi być spójne jedno z drugim. Jak mamy do odwołania, w tym paragrafie 29, mamy odwołanie do innych punktów, no to musi to być spójne z tymi punktami. Nie możemy sobie wziąć od kogoś i przepisać. Nie mogę się zgadzać. A żadnictwo i słownictwo też powinno się zgadzać. Więc to będziemy zamykać dzisiaj to posiedzenie. Chcecie to połowę? Zastanawiam się, czy my musimy przegłosować te wszystkie propozycje? Nie, no tak. No tak, ustaliliśmy się na poprzedniej komisji, że będziecie przegłosowywać te zmiany. A ile nas jest teraz? Połowa. Nie ma kworu, tak? Bo musi być jeden więcej. A poza tym, co przegłosujemy, jak większość propozycji dalej stwarza wątpliwości. No w takim razie, no ja bym zrobiła przerwę. Będę zmuszona ogłosić przerwę. Też mi się tak wydaje, żeby zrobić przerwę będzie najprościej odnośnie. Mamy już teraz, wiemy o wiele więcej niż na poprzednim posiedzeniu. Także myślę, że trzeba kolegom, jak brakuje im jakichś materiałów, to przesłać im to. I jakoś musimy doprecyzowywać po kolei to, co mamy ustalone. To i tak oczywiście będzie, nad wszystkim będziemy głosowali, jeszcze nad każdą zmianą, na tego ostatecznego. Jak już sobie doprecyzujemy, to wtedy możemy po kolei sobie... Będziemy wyjaśniać, na czym polega zmiana i wtedy głosujemy. I wtedy dopiero po tym przegłosowaniu, po tym doprecyzowaniu już tak na mniej więcej, to dopiero byśmy zrobili zebranie z mieszkańcami, żeby to już oni to zaakceptowali. Przygotował już taką wersję zaznaczoną. No ja zaznaczę, zaznaczę. Ja spróbuję to przygotować, chociaż to nie będzie takie proste, bo tu jest i łączenie. W każdym razie tak, są te sami najważniejsze, co mamy przegłosować. Przedyskutować. Mm-hmm. To jest artykuł 6 do zadań sołectwa. Te określenia, ale to jest trochę kosmetyczne. Potem w paragrafie 10 czy ograniczamy, to też sołtys sami musimy, czy ograniczamy jako sołtys Rady Sołeckiej, czy to musi być z tego samego sołectwa, czy to sołtys sami. No, zapisane mam, sołtysami. I z sołtysami też musimy przegłosować, czy to kandydowanie i czy ta obecność jest konieczna, a jak sołtys kandydat nieobecny, czy to zgoda ma być pisemna, czy jak ma sposób wyrazić swoją zgodę. To jest kolejna rzecz. I to jeszcze wydaje się takie logiczne, no i mam wrażenie, że wszyscy się zgadzaliśmy z tymi zmianami, a najważniejsze jest to odwołanie sołtysa, żeby było analogiczne, żeby było spójne. To musi być, tak naprawdę mamy trzy punkty do przedyskutowania z sołtysami, ale odczytać te wszystkie zmiany musimy sołtysom kawałek po kawałku, wszystko Także bardzo Państwu dziękuję i ogłaszam przerwę w posiedzeniu Komisji Terytorialnej Regionowej. Dziękuję bardzo. O kolejnym terminie spotkania powiadomimy niebawem. Do odwołania pierwszego sołtysa.